sprawie polskiej nastąpił zwrot. Czytamy w telegramie 16 stycznia 1918 roku w Berlinen Tagbit. Rozwiązanie austro-polskie zarzucono. Do Prus zamierza się włączyć następujące cenne przemysłowo obwody: częstochowski, będziński, olkuski i wieluński. Wchodzimy w sezon braku chleba i katastrof kolejowych. Pierwszy jest chroniczną chorobą Galicji. Również katastrofy kolejowe stają się przywilejem naszego kraju. Tak 17 stycznia 1918 roku krakowska redakcja Ilustrowanego Kuriera Codziennego opisywała trudną sytuację. Jedno i drugie zjawisko ma swe źródło w bezwzględnym traktowaniu naszego kraju, jak i prowincji trzeciorzędnej. Uchodził za jednego z najbardziej sprawnych polskich posłów. Był politykiem kompromisu, lecz w tej sprawie nie chciał ugody. 18 stycznia 1918 roku na posiedzeniu komisji Wojciech Korfanty upomniał się o Polaków, żołnierzy armii niemieckiej. W Polsce też odliczano dni i godziny do zakończenia wojny. 18 stycznia 1918 roku rozpoczęły się przygotowania do wyborów do Rady Stanu. Koordynuje je Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, które musi opracować instrukcję wyborczą i ustalić listę komisarzy. Skład Rady ma być ogłoszony na początku lutego. Żądamy pokoju, precz z wojną. Chcemy chleba. Te hasła 20 stycznia 1918 roku skandowano w Krakowie. W manifestacji pokojowej uczestniczyło kilka tysięcy osób. Zebrani pod pomnikiem Adama Mickiewicza wysłuchali płomiennego przemówienia jednego z obywateli na temat tęsknoty za pokojem, która przepełnia serca całego narodu.